Ostatkiem piękny rejs. Dobra, tego jeszcze nie było. Januszek uderza na parowozy. Nie, to się nie mówi parowozy. Na statki. Parostatki, o. Piękny rejs. A w ogóle kiedy ten? Kiedy Titanic? Moment. Titanic. Teraz w 12. Dobra, palimy 12 normalnie. Nie ma to żadnego wpływu pewnie. Co robimy? Różnorodność, mała gładkość. A niech będzie... A niech będzie łagodnie. Liczba rzek mało. Może zrobimy średnio, żeby było łatwiej. Ostatkiem piękny rejs. Ustawienia, kurka, tu są jeszcze jakieś. Dobra, damy parę jakichś komputerków śmiesznych. A jeszcze pokaż dodatki do tych chips. Dobra, dużo tego nie ma. Jakiś jeden taki na graficzkę do stateczków. A czym my się zajmiemy? Tu trzeba... trzeba się zająć tym razem parostatkiem. Parostatkami, bo tego jeszcze w Janusz Polu nie było. A, brak generał, okej, no to się zaczyna. Dobra, były jakieś problemy. Tam 12 nie może być, niestety. Titanic musi się obrazić, więc będzie... A 40? Dobra, 40 już pasuje. Ale nie, to muszą być inne opcje. Jaka bierze ciśnień, to nie będę mówił, gdzie się ma. Ja bym chciał taką pustynię, a nie jakieś takie sawanny, kurcze, brazylijskie. Gdzie są jakieś takie... Same kaktusy ja bym chciał. O, tu jest pokrycie pustynią, dobra, wszystko mam już. I o to chodzi właśnie. Dobra, ciśniemy. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby zobaczyć, tak jak już były PKS-y, były rail station, były samoloty. Trzeba zobaczyć, czy tu w ogóle jest opłacalność co do parostatków, których trzeba wyruszyć w rejs. No i tak jak zawsze, nie? Szybka twarz, kogoś trzeba zrzucić potencjalne. O, i to mi się podoba. Na kogoś trzeba... tu jeszcze można... No wąsy muszą być, nie? Proszę. Można pozmieniać, ja nie wiedziałem. Moment, moment. Czekaj, trzeba... O, pauzę damy. Dobra, niech będzie. Kolor oczu. Joki niebieskie, ty. To jest jak na shillingi. Na zarobki będzie, ale nie, muszą być brązowe. O, no i się zgadza wszystko. Nie, Janusz ogolony, bez brody. Troszkę drugi podbródek, marynara. Z tego, jak to się mówiło? Z marynara, no. Nie z PGR-u. Z Pemexu, o. Dobra, za dolary kupione. Kołnierz taki. Dobra, nie ma się co ten. Zrobimy czerwone januszowe. Nie wiem czemu, ale czerwonym się kojarzy z januszowym. Szybką siedzibę pierdolniemy gdzieś na obrzeżach. Żeby w razie jakichś protestów nikt się do nas nie dopierdolił. Chuj na wieś, okej. Chojna wielka, przepraszam. Wracając, od czego trzeba zacząć? Trzeba przede wszystkim znaleźć dwa miasta, które mają największą liczbę mieszkańców. Ocenka wiadomo gdzie, na Priwku. Nie nudzi się ten żart. Jest to w Zakopanem. Pilsno, ale nie. To takiego kanału nie zrobimy, bo nie stać nas na takie coś. Ale możemy zrobić kanał tak, ze złą pogorzelicą z Pilsnem. A może tutaj? Z białą brzoskwinią? Kurde, przecież to będzie kosztować tysiące. Dobra, zapożyczymy się. Kichniemy. Dobra, pierwsze co to trzeba kanał wybudować. Mierzeje, pokaż. Nie, dobra, ja tu to wybuduję, bo przecież oni... Przecież to nie będzie szans miało w ogóle przeżyć, nie? Czekaj. O, już zjebałem. Zaczyna się. Płaski teren do kanału. Dobra, chuj, tak wybuduję. Tylko teraz tak, to moment, bo to nie jest takie proste wszystko. X-raya zajebiemy. Czekaj, bo kanał mamy, weź wypieprzaj. Ale potrzebny jest port do parostatku, no bo skądś ten parostatek musi wypływać. Stocznia w sensie, o, dobra, mamy stocznię. I teraz są najważniejsze porty. Port trzeba na wzniesieniu budować, to już się nauczyłem ostatnio. Kurka, bane drogi. Czekaj, pokaż port. Nie, to za mało miejsca, moment. O! Jest, cargo, normalnie. To u Janusza zapierdalają. Dobra, jest jeden port. Moment, trzeba podnieść ziemię. No i proste, nie? Teraz trzeba wybrać tylko naszego Titanica. Stocznia zła pogorzelica. Dobra, nowy stateczek. Co my mamy? Trzy statki. Liniowiec, tankowiec, drobnicowiec. Pasażerowie, a moment, trzeba sprawdzić tak. Pasażerowie, poczta, żywność. Tu? To samo, okej. Okay. Dał jakiegoś, kurde, parostatka, krawczyka. Liniowiec. 100 pasażerów, drobnicowiec. A, czyli nie bierzesz, tak? Pasażerów, za ciężko już tam ich upchać. Ja bym to przebudował. Przebudowywalny. Okej, co znaczy, że jak go kupię, to będę mógł zabierać tych? Boję się. Ale dobra, no Janusz podejmuje inwestycje. I teraz tak, moment. Przebudowa statku, okej. O,
towary. No ludzie są towarem, nie? Dla Janusza. Ale nie, nie można. A, to takie. Co, i pocztę? Nasza ładowność. Nie, no to jest jakiś z dupy. To w ogóle to mi się nie podoba. To trzeba usunąć. Przedałem go. To 50 tysięcy? To takie to są drogie statki. Dobra, liniowiec weźmiemy. Liniowiec? No, trzeba go nazwać. Moment, moment. To nie jest takie proste. Statek, tylko to będzie ten. To się nazywa Neptun. O, Neptunek. Jak na tych wszystkich jeziorach zajebańskich, gdzie macie lody pod 3000 polskich monet. Dobra, Neptunek. Będziesz tak. Kurka. Tu? I tu. Dobra, uwaga. Bijcie tego, szampana normalnie. Neptunek wyrusza. Neptunek, ja widzę tu ciężkie pieniądze, które będą się generowały do mojego portfela. Spieprzaj z tym. A, 400 zł. No dobra, dobra. Oho, stópka. To są przychody. No, na pewno nie pójdziemy na dno jak ten statek zaraz jak się wkurwie i to sprzedam w pizdę. Zajebiste przychody. Oby tak dalej, no. Aha, tak, już mogę odejść od kompa. Dzięki, dobra, trzymaj się. Jeszcze się rozjebał, koło mu odpadło normalnie na ten, jak w tych starych takich filmach. To koło ten. Co jest ten taki, no koło się kręci z tyłu statku i woda napierdala. Zajebiste przychody. A, on nawet zyskuje, znaczy w sensie jest rentowny. No zajebiście, chyba że jeszcze roku nie obliczyło podatkowego. Dobra, gościu, chuj mam teraz te finanse, nie wysyłaj mi finanse. Zajebiste finanse. Chuj, nie finanse są, nie? Ale czekaj, bo ja mam jeszcze pomysł, bo można jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Można jeszcze pocztę tutaj, pokaż. Czekaj, czekaj. Tu, nowe statki. Tankowiec, tankowiec jest do ropy, drobnicowiec. Stać nas na takie? 150 tysięcy, no to trzeba... Nie masz kasy i coś tam do baciana, nie? Gościu, idziesz tu? Idziesz tu. Pokaż ciebie, nie? Oj, tam normalnie wymijałem siebie dwupasmówka, nie? Jaki tytonik wyjebał, ty! Co jest? Piliśmy, jak zaczęli go z okien, to zaczęli się ten, żegnali się po prostu, no. Jak ja robię z tego pilz na drugi ten, Prypeć, nie? Jak tu będzie Czarnobyl zaraz, po nieudanych próbach, tych statkowych, tutaj będzie ta katastrofa ekologiczna. Jak ja będę na lewo chyba uran przewoził tymi statkami. A i co? 180 zł, tak? Aha, dobra, już mi się podoba, już mogę kończyć tą rozgrywkę? Zajebiste dochody, oby tak dalej. Mhm, minus 700 tysięcy, dobra, okej. Okay. Powinien być teraz taki przerywnik. Ale co kurde, co ty? Co ty tu budujesz, gościu? No jest konkurencja, nie? Już lotnisko, już wszystko się rozwijają, mają jakieś łódeczki zajebane. A jeszcze lotnisko tutaj w farmie kukurydzy. To w ogóle lotnisko wygląda jak z takich telenowel, jakiś tak, nie, z jakiejś Kuby. Takich, że... jak to się mówi? No, że tam... Ach, chuj, nie chce mi się chyba tłumaczyć. Chodzi, że takie powstańcze, że tam jakiś dwóch agentów wyszło do Kuby i ten, samolotem uciekają. Dobra, po chuju są te statki, nie? 180 dolców za jeden przejazd, to tam jeden pasażer płynie? To jest SS-ana? Gdzie można uran? Ja bym się na uran jakiś dogadał, żebym uran przewoził. No dobra, a litr wody. Jaki jest łańcuch przetwarzania? Wieża ciśnień. Ja nie mylę, to jest chyba woda ciśnień, tak? Woda ciśnień. Potrzebuje woda. Dobra, okej. Okay. Ja mam jeszcze pomysł, co zrobimy, ale zapożyczymy się strasznie. Czekaj, czekaj. Bo ja tak tego nie. To nie jest tak, że ja się poddam. Ja się nie poddaję, a idę do przodu. Moment. Chyba 300 tysięcy za przekop jebany. Jak ja bym tu zatrudnił paru ludzi z tej pilzna i oni by to przekopali za pół darmo. To ja nie mam narzędzi do bycia Januszem. Dobra, biorę tej pożyczki, nie? Oleś kurde zapożyczenie. Tam w tym banku, to jak mnie widzą na wejściu, to oni już przygotowują papiery, nie? Mnie wjebać. Dobra. Kurde. Dobra. Kurde, jeszcze tych portów nie umiem tu budować, ale spoko. Teraz tak, czekaj. Nie. Tobie trzeba patrz. Usunąć wszystko i nowe polecenia. Idziesz tu. Czekaj, bo on zaparkował tu na środku, dobra? Moment. Zobaczyć, czy on się ładuje wodą. Czekaj, w ogóle ten port obejmuje. Obejmuje normalnie długość. Czekaj, nazwiemy go wodnik albo wodniczek. Wodniczek. No, z uśmieszkiem, bo on wodniczkę rozwozi. Ty, ale ja mam lepszy pomysł. Przecież on może. Dwa, jakaś jebana lokomotywa w tej jebana. A ty pakujesz w ogóle? Aha, bo ja jestem kurde. Ja jestem przyjebany przecież. Czekaj. Kurde, czekaj. Jak zrobić, żebyś ty wrócił? A, okej, okay, wyślij statek, bo ja jestem głupi przecież. No, Janusz nie pomyślał, ale to jest tak jak... Wodniczek czeka w stoczni. Fajnie. To jest tak właśnie jak Janusz zarządza. Towary? A woda będzie czym? No towarem, nie?
A teraz co ty wozisz? Moment, to trzeba rozgryźć. Żywność? Czym jest woda? To towarem, nie? Czy żywnością? Bo nie można w ogóle wodą przewozić? Nie, no bo mnie rozjebie, nie mówcie mi takich rzeczy nawet. Moment. Można przystosować do wszystko oprócz... Zajebiście. Zajebisty biznes zrobiłem. Przekopałem pół, kurde, pustyni po to, żeby się dowiedzieć, że Bo nie wytrzymam zaraz! No drobnego podniczka z uśmieszkiem. Nie można przebranżowić na hip-hop, zajebiście. Można, aha, tankowiec jest do tego, dobra. Aha, on w ogóle tutaj pływał na darmo, bo on nic nie woził z miasta do miasta. Zajebiście. Przybudujmy go na pocztę. Ja jebie, nie? Biznes Janusza. Dlatego ja, kurde, właśnie siedzę na pizie w chacie, bo ja takie właśnie interesy ogarniam, nie? Dobra, i teraz tak, nowe statki, tankowiec. Przebranżowmy go od razu na hip-hop. A, to moment, to nie będzie podniczek, to będzie poczta, będzie, dobra. A trzeci stateczek, to będzie wodniczek. Okej, i wodniczka przebranżowimy na hip-hop i teraz tak, on będzie tutaj. Gdzie on jest? Tutaj, wodniczek, pokaż ile zarobisz dla nas. Ale co, się nie załadowałeś nawet? Jesteś załadowany? Pokaż. Jak to sprawdzić? Gdzie są informacje? Niezawodność, wiek, 15 tysięcy nasz kosztujesz. Jakbyśmy zrobili, kurde, wypłatowe i połowę pod stołem, to byś mniej mógł na pewno. 5 koła, no i to jest zarobek, to się rozjebał po drodze. Czy piratów byśmy, ale nie, bo to tylko ja tutaj wożę. Dobra, wyjdź mi z tym raportem, nie chcę takich rzeczy oglądać, nie chcę sobie psuć. A, dochód Poczta Polska w zeszłym roku, minus 9 tysięcy, no to jak w real life, nie? Bo trzeba, państwo musi dopłacać do nich. 6 koła, dobra, a tutaj ile? Kurde, ty, ten, Freddie Mercury, jak mu, no, Bill Clinton, jak się nazywa ten od reggae? Ale mam dziurę w mózgu. Bob Marley, o, firmę otworzył. Pewnie jakieś ćmiki tutaj, co? Będą walone. Normalnie. Dobra, 7 koła wody. Zajebiście. Ale czekaj, bo on pływa tylko tutaj. Moment, ja go obserwuję, wodniczka. Ile w ogóle wody w ogóle przetransportowaliśmy? 15 tysięcy. 74% tylko. Dobra, tu jest 7 tysięcy. Dobra, nie chcę widzieć w ogóle tego. Tu pływa to? Nie rozładowuje tu wody? Ty. Czekaj, masz tak. Złap pogorzelica. Dolina, czy coś ci to przypomina? Tutaj leśna dolina, kurwa, coś ci to przypomina? Nie, no musi tam rozładowywać. Rozładuj, załaduj. Nie, no działa wszystko, wodniczek. Ale tu widzę 7 tysięcy? Tu jak podpływa, to chuja widzę. Pokaż. No przecież tu chuja, chuj jest palony, co tu się dzieje? Moment. Tu w ogóle ktoś tą firmę, wypierdalaj stąd, no zajebał mi specjalnie. O, coś takiego, zrobimy im West Coasta tutaj. Pasażerskie to się w ogóle nie opłaca, nie? Tutaj może dwie osoby dla zwały sobie pływają w lewo, w prawo. Ale on nie wozi wody, kurde, było. Nie wozi wody tutaj w ogóle do Pilsna. Czemu? Może wy nie macie tego? Bierze ciśnień, potrzebuje woda. Nie, no jest przecież. A czekaj, może tak, bo może ten port... Pokaż. Ten port nie zahacza o... O, bierze ciśnień, przecież nie zahacza. Ja jebie, no to przecież ty nie masz tu po co pływać. Nie, no przecież to jest niemożliwe. Ty, koleś normalnie World Trade Center tutaj chciał zajebać, widziałem. Poczta Polska, dobra, ta Poczta Polska, weź ty na razie spierdalaj do domu, wiesz? Ty nie potrafisz wygenerować jakichkolwiek dochodów dla mnie. Ma za mało poleceń w rozkładzie. No ma, no nie pokazuj mi się, no. Ma, bo nie generuje pieniędzy. Co ta Poczta Polska może? Drewno, kukurydza, może wszystko. Plantacja owoców, owoce też może. Jaki jest łańcuch przetwarzania? Przetwórnia żywności. Gdzie tu są takie rzeczy? Przetwórnia żywności. O kurde! To będzie taki biznes, że mnie tu nie będziemy stać na coś takiego. Jak my generujemy minusowe pieniądze? Ale te statki, te parostatki, to jest spalenie gumy, nie? Nie, no idziemy na dno, bankrutujemy. Sprzedajemy ciebie, wracaj do tego. Bo ty palisz gumę, gościu, nie? Ja cię sprzedaję. Ciebie też sprzedaję. Tu trzeba przybudować ten... Moment. Ja już wiem, co zrobimy. Ale co, jak to wyburzę, to przecież pewnie... Ja wiem, co się stanie. Zabierzecie mi? No, zajebiście. Jeszcze pieniądze straciłem. O Jezu, nie dało się tego... 20 tysięcy za jedno to wyburzenie. Nie, no panie. Panie, idź pan w chuj. Dobra, już wiem, co tutaj. Moment. To się jeszcze da naprawić. Tu naprawdę balansujemy na biedzie. Na ostatniej biedzie. Zahaczasz o wodę? Zahaczasz, kozak. Dobra, to ja mam pomysł. To co, drugi taki tankowiec? Tym jednym. I raz tu będzie dowoził, raz tu. 54%. Nie no, to chyba raz tu. Albo nie, damy następny tankowiec i zrobimy wodniczka, nie, Neptunek. Dobra, Neptunek, ty będziesz tak, tu i tu. Przebranżowiłem cię na hip-hop?
Dobra, wszystko kosztuje, nie? Nie ma nic za darmo. Dobra, Neptunek, zapieprzaj. Dobra, nie wysyłaj mi tych raportów, bo mnie pojebie. 1000. Co ty tu wybudowałeś, gościu? Co to jest? Co to jest, stacja benzynowa? Aha, jakiś zajazd, ty. Ale się rozbudowują tutaj. A tu jest palenie gumy, nie? Tu jest palenie gumy, bo oni zabierają sobie ten. Zabierają tą wodę. Tu ta rozlewnia wody Polaris nie jest w stanie tyle wodów wytworzyć, wyprodukować. To jest po 2000 przychodu, nie? 3000. To jest w ogóle, one są nierentowne. Pokaż, czekaj, gościu. 2000 to generuje. Nie, ja idę na to. Jestem skończony, jestem bankrutem. Dobra, ale ja się nie poddaję. Dobra, nowa mapa. Jest Warsaw, City at War. Jest przetwórstwo żywności. Tylko co? Co ja tutaj na tej pustyni mam? Co ja tu mam dowieść? Węgiel mam tu dowieść, czy co? Kopalnia diamentów. Łańcuch przetwarzania, bank. He, Januszowi się oczy świecą. Gdzie jest tu bank w ogóle? Gdzie tu jest bank? Bank jest w mieście chyba, nie? Albo u mnie w domu, ale inny bank. Tu jest farma dopiero. Nie, no to przecież to jest tutaj furnia żywności. Dobra, moment. Plantacja kauczuku. Kauczuk można jeść? Kauczuk. Ty, ale poczekaj, bo tu widzę coś. Patrz, tu jest fabryka. Sopot. Tu jest kauczuk. No coś można tu. Coś tam można tutaj. Coś tu można tutaj. A teraz się wycwanie, bo będę to robił. Tu by musiał być. Czekaj. Tu. Jak najmniej wypulić tutaj. Żeby to było rentowne w ogóle. Czekaj, nie lotnisko, kolego. Tu, o, tak. Teraz, żeby tylko tą fabryczkę, to musiało być tutaj. Tutaj, na tej kratce. A, czekaj. Janusz Pol tutaj, kurka. Ogarnie to. Ogarniemy to. O. Moment. Dziadka. No dobra, czekaj. Dobra. Wiadomości pieprzone. I co, czekaj, co my musimy tu? Kauczuk, tak? Można przystosować do kauczuk. O, ale czekaj, który ma 160 skrzyń, 220 litrów. Nie, to będzie na pewno większe. Dobra, czekaj. Nazwiemy go sobie kauczuczek. Teraz moment, musimy go do... Czego? Było napisane, że... Można do wszystkiego oprócz kauczuka. Ba! Jebany, kurde, biznesmen ze mnie. Pierdalam go. Takowiec jest do kauczuka. Kauczuczek, tak? Została nazwa tego? Kurka. Pierwsze nieudane decyzje, no ale trudno, nie? Ja też zaczynałem od garażu, jak Billie Jean, Bill Gates. Dobra, masz ten kauczuk tu zrobiony? Dobra, patrzymy. 1000, 1000, 2, 2, 2. Kurde, ja więcej bym wyciągnął z automatów na kauczuk po złotówkę, niż złożenia kauczuku tutaj. Co to jest 2000 w ogóle? Nie, to są jakieś jaja po prostu. Czekaj, bo ta iPhone brzęczy. Zysk 800. Kauczuk się w litrach wozi? Kiedy kauczuk się w litrach wozi? W ogóle kauczuk jest płynny? Nie no, kauczuk jest... Ale przecież to się tutaj w ogóle nic nie rozten. Ile w ogóle tego kauczuku tutaj? 96-65%. No to jest jakieś nieopłacalne tutaj. Jestem ciekaw w ogóle, jak on wykręca tą łódką. Nie no, ja to pierdolę, ja idę na dno, nie? O, Gdańsk Brzesz. Gdańsk Brzesz? Ty, no nie da się. Janusz Pol upada. Idzie na dno. Na dno, totalnie jak te statki, nie? Wiadomo, co chodzi.